Nice, witam cieplutko wszystkich. Zebach z tej strony. Słuchajcie, krótko i bardzo rock'n'rollowo. Co, ja jestem na siódmym progu. Gryfszą sobie, prawda? Piąty. Na siódmym jestem. Piąty. Przepraszam, siódmy. Ja nie umiem do siedmiu liczyć. Piąty, tak, szósty, siódmy, o Boże. Ja nie patrzę na gryf, tylko na kamerę i nie mogę, też się gubię. Słuchajcie, ja jestem na siódmym. Akordy są H, D, A, E, D, H, D, A, czyli H, D, piątki. Na piątym progu D struny, pierwszy palec. A. Przesuwam wyżej całą figurkę. Ja gram power chords, prawda? Potem E, D, H, D, A. W rytmie to wygląda tak, że ja dwa razy uderzam na każdym akordzie. D, A. Na E jest takie. I znowu 2H, 2D i tu jeden koniec, jeden raz na A, ok? Gramy tak. Ok, słuchajcie, ten mix, który tu gra, o ten już. Ok, jego możecie, będziecie mogli sobie doładować. Będziecie mogli sobie doładować, ja zostawię link, na Google Drive będzie, bezpieczny link, don't worry. Chcę, żebyście mieli fun, you know, guys, żebyście mieli rockowe granie z bębniarzem i z basistą. Ja dograłem ten bas, a najdłużej oczywiście perkusję mi zajęło zrobić. Słuchajcie, to jest moje, to jest mój copyright na tym, proszę używajcie to. Żebyście mieli fan grając to, chciałbym, wiecie, ok. Więc pograjmy troszeczkę z miksem. Koniec jest frazy, prawda? Czyli jest powoli. D. A. H. D. A. Jeszcze raz. H. 2. 2. D. A. Dodajmy do tego trochę rap. Słuchajcie, ja gram prosto, bez żadnego tam, prawda, jakichś patentów. Mógłbym to coś powstawiać, ale nie chcę komplikować sprawy. Prościutko. Prawa ręka też jest bardzo prosta. Dwa uderzenia z góry i cały rock and roll w tym momencie, więc nie uderzam, tylko i tłumię, wiecie, żeby czyściutko było. Więc uderzam i opieram tą zewnętrzną część dłoni, prawda? Struny mi gwiżdżą. Nie wiem, może to zostawić. Lubicie, jak tak struny gwiżdżą? Czasami jest to fajne, bo wiecie, robi... Ale czasami to mnie drażni. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz powtarzam, miks do doładowania, miks jest moją własnością. Możecie go używać, ja na tym mam swoje copyright, prawda? Mam do niego prawa autorskie. Przepraszam za te gwizdy. Kapy znowu jadą. Okej. Może jeszcze sobie pograjmy przez chwilę. Muszę się odnaleźć, ja też muszę to... To jest koniec. Ten ostatni akord, zapraszam się, idziemy. Dwa. Dwa E.
do 1 d. Ja cały czas z góry, jak widzieliście, program. Więc takie sobie prościutkie granie, słuchajcie. A myślę, że to wszystko na dzisiaj. Tak na rokowo, króciutko na rokowo. A jeżeli nie sądzę, że tu będą jakieś problemy, to słuchajcie, każdy może to zagrać początkujący piątki, prawda? Więc tu i te dwa palce obok, to jest przy A, przy D, przesuwa i tak dalej. A jeżeli macie jakieś jednak niejasności, oczywiście zostawcie koment. A słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam cieplutko. Zeb Bach był tutaj and see you next time.